Witam serdecznie, tutaj Kapelusznik, oto kolejne omówienie rozdziału. No i zaczynamy od tego, że po tym jak Ginny i Kuma zamieszkali w klasztorze, mamy timeskip. 19-letni Kuma leczy tam sobie lokalnych staruszków za darmo i jest w kimś w postaci pastora. Poznajemy także wiek Ginny, ma 21 lat, co czyni ją 4 lata starszą od Kumy. Wkurza się ona na tych starców, ponieważ według niej wykorzystują oni Kumę i przeginają z tym swoim leczeniem. Oczywiście ci staruszkowie doceniają, że Kuma jest z nimi i ich leczy. W międzyczasie dostajemy informację, że pojawił się nowy król państwa Sorbet i chorzy ludzie muszą płacić dodatkowy trybut, a jak nie płacisz, to idziesz do więzienia. Ludzie oczywiście przed tym wszystkim uciekają, co jest zrozumiałe. Nowy król myśli o tym tylko by zadowolić Celestiali i nie dba za bardzo o całe swoje społeczeństwo. A nowym więźniom nawet nie daje nic do jedzenia. Idziemy dalej i Kuma, po tym jak ci staruszkowie już sobie poszli, przyjmuje ten cały ich ból na siebie, bo inaczej wróciłby on do nich. Czyli jak Zoro by nie przyjął ból Luffy'ego na Thriller Bark, to ten ból by wrócił do Gumiaka. To jest ważna informacja. Ginny oczywiście nie jest z tego zadowolona i dlatego wkurzała się na tych emerytów, no bo nawet oni nic nie dają w zamian, to jest tylko dobra wola Kumy, że to wszystko robi. Następnie Ginny rozmawia z Kumą, lecz o niczym ciekawym, ogólnie rozmowa kończy się tym, że idą coś zjeść. Dostajemy następny timeskip, Kuma ma już 22 lata, Ginny chce wyjść za mąż z Kumą, lecz on odmawia, Ginny zarzuca mu brak miłości, jednakże Kuma odpowiada, że nie chce, by ją i ich potencjalne dziecko spotkało to samo, co jego i jego rodzinę, ponieważ jak pamiętacie, byli prześladowani z powodu rasy Kumy. Kuma jednak zmienia temat na Wojowników Wolności i ich lidera Dragona, którzy wzniecają liczne protesty w wielu krajach przeciwko rządowi i to Kumie imponuje. Dragon jest dla niego niczym bohater. Pewnie zobaczył w nim Nikę z opowieści jego ojca. Kuma także mówi, że pewnego dnia chciałby wypłynąć w morze, żeby pomagać ludziom. Mamy jeszcze kolejny timeskip, tym razem Kuma już 25-letni, widzi w jakimś tam mieście z jego królestwa, że żołnierze króla tak randomowo porywają mieszkańców z tej gorszej części królestwa Sorbet, a konkretnie południowej, ale o tym zaraz. Żołnierze mówią do pastora Kumy, że prawo się zmieniło i mogą robić co chcą, więc Kuma staje w obronie tych ludzi, po czym mamy perspektywę króla i tłumaczone jest, że on swoją nową polityką uznaje tylko północną część wyspy jako swoje królestwo i mieszkają tam ludzie, których stać na płacenie trybutu, a na południu kraju lądują ludzie biedni oraz starzy i ogólnie intencje jego była taka, żeby rozdzielić ludzi bogatych od biednych. W każdym bądź razie ostatecznie Kuma i Ginny lądują w więzieniu. Kuma narzeka na swój kraj. Ginny mu mówi, że przeciwstawienie się królowi to jak walka ze światowym rządem, aczkolwiek pojawiają się na wyspie Wojownicy Wolności i detronizują lokalnego króla, a wszyscy więźniowie zostają wyzwoleni. Po wielu latach Ginny i Kuma spotykają Iwankowa oraz dołączają do rewolucjonistów. Narrator mówi, że w takim systemie politycznym, czyli obecnej hegemonii światowego rządu, pojawili się protestujący przeciwko temu ludzie i utworzyli oni Wojowników Wolności, po tym jak rozpoczęła się era piratów i będą znani w przyszłości jako rewolucjoniści. Czyli wychodzi na to, że przed egzekucją Rogera nie było na świecie żadnej zorganizowanej organizacji międzynarodowej, która by się otwarcie buntowała przeciwko rządowi. I to przez 800 lat od pustego wieku. To jest bardzo ciekawa informacja. Dostajemy jeszcze następny przeskok w czasie. Rewo organizują jakąś tam misję w jakimś tam królestwie, pozyskują tam broń i tak dalej. Ogólnie Kuma podczas rozmowy z Dragonem pyta go, skąd ma tak szeroką wiedzę militarną, na co on mówi, że służył w marynarce. Iwa się z niego śmieje, że zaczął od marynarza, a doszedł do rewolucjonisty, na co Dragon odpowiada, iż chciał szczerze pomagać ludziom,
ludziom, aczkolwiek nie widział w działaniach rządu żadnej sprawiedliwości. Po paru kolejnych latach Kuma wraca do swojej rodzinnej wioski i 14 lat temu od obecnych wydarzeń w pewnym innym królestwie Ginny, już jako przywódczyni wschodniej armii rewolucjonistów, była na jakiejś tam misji ze swoim oddziałem i cieszy się, że spotka wkrótce Kumę i jego dywizję. Lecz Dragon potem dostaje informację, że Ginny została złapana przez niespodziewanego wroga. No, rozdział taki nudny, może nie słaby, lecz po prostu nudny, bardziej taki czysto przejściowy, raczej za tydzień będą znowu kolejne przykre rzeczy, tak jak przez ostatnie dwa chaptery. Ocena takie 3 na 10. Przemyśleniach. Pierwszy temat. Kto zaatakował Ginny? Ciężko powiedzieć. Naprawdę nie sposób przewidzieć. Ja obstawiam kogoś ze świętych rycerzy albo Saturna. Dajcie wyznać, kogo wy obstawiacie. Drugi temat to Dragon w marynarce. Raczej spodziewane. Dużo teorii to zakładało. Coraz bardziej staje się realne też to, że prawdopodobnie łączyły go bardzo przyjacielskie relacje z Akainu. Nie bez powodu Akainu jest ciągle wściekły na Luffy'ego i podkreślał to, że jest on synem Dragona. No i Dragon i Akainu musieli się bardzo pokłócić i obstawiał, że między innymi o definicję sprawiedliwości, której Dragon w marynarce nie widział. Kolejny temat, idąc dalej, to kiedy urodziła się Bonnie? Bo albo faktycznie jest młodsza, jak sugerowały wszystkie ostatnie rozdziały, niż rzeczywiście jest, cieleśnie, że tak to nazwijmy, albo już się urodziła w trakcie tych wszystkich przeskoków, tylko Oda nam tego nie pokazał. Ewentualnie jest klonem Ginny, czego bym nie chciał. No i ostatni temat w przemyśleniach to intencje króla Sorbet. Może użył brutalnej metody, ale pozwoliła mu ona na opłacenie trybutu dla niemieckich smoków, za co miał ochronę marynarki przed piratami. Także nawet takie dzielenie społeczeństwa na pół miało pewne pozytywne skutki, pomimo tragedii wielu osób. To pokazuje, jak bardzo niejednoznaczny jest świat One Piece obecnie. Za jakąś tragedią, czy za jakimś sukcesem, zawsze kryje się druga strona medalu. Także to by było na tyle i na razie.